Jak widzicie, jestem w ciemnym lesie, a jestem tutaj po to, aby pokazać Wam tę oto latarkę. Oto Warrior Mini firmy Olight i o tej latarce będzie to wideo. Warrior Mini może pełnić funkcję zarówno latarki taktycznej, jak i latarki EDC. Świeci z maksymalną mocą 1500 lumenów, a jej zasięg to 190 metrów. Latarka świeci diodą High Performance LED, która schowana jest za szybką ze szkła borowo-krzemowego, które jest odporne na uszkodzenia mechaniczne, a także na szok termiczny. Korpus latarki, jak to zwykle u Olighta bywa, wykonany został z aluminium lotniczego, które zostało pokryte czarną anodyzacją typu trzeciego. Latarka posiada normę szczelności IPX8, a więc odporna jest na zanurzenie do 2 metrów głębokości na czas 30 minut. Latarka oferuje użytkownikowi kilka trybów światła stałego, a także tryb stroboskopu. Wewnątrz latarki znajduje się zaawansowana elektronika sterująca poborem prądu przez diodę LED. Powoduje to, że latarka w każdym trybie światła będzie świecić z jednakową mocą aż do całkowitego wyładowania się akumulatora. Elektronika zabezpiecza również diodę przez przegrzanie w najwyższym trybie światła. Jeżeli będziecie używać jej w trybie 1500 lumenów, to po 4 minutach elektronika zmniejszy natężenie prądu padającego na diodę, a światło ustabilizuje się na poziomie 500 lumenów. Latarka została wyposażona w dwa włączniki, jeden boczny, który znajduje się tuż za głowicą latarki, oraz tylny. Tylny obsługiwany jest całkowicie bezgłośnie, a więc może być używany do zastosowań taktycznych. Tylny włącznik umożliwia również błyskawiczny dostęp zarówno do najmocniejszego trybu światła, jak również do trybu stroboskopu. Boczny włącznik posiada funkcję blokady niekontrolowanego włączenia bądź wyłączenia latarki. Na tym włączniku znajduje się również kolorowa dioda, która pokazuje poziom naładowania akumulatora. Na koniec kilka słów o zasilaniu latarki. Zasilana ona jest dedykowanym akumulatorem 18650 o pojemności 3500 mAh. Możecie go załadować za pomocą magnetycznej ładowarki, którą znajdziecie w komplecie. Jak na swoje niewielkie rozmiary, Warrior Mini oferuje użytkownikowi naprawdę mocne światło. Jej niewielkie rozmiary pozwalają przenosić ją nawet w kieszeni, nie wspominając o plecaku czy niewielkiej torbie. Na korpusie znajdziecie sprężysty klips, który pozwoli skutecznie umieścić i przenosić ją na pasie. To tyle o tej latarce. Ja jak zwykle zapraszam Was do odwiedzania naszych mediów społecznościowych. Zaglądajcie na nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter.